Władze powiatu lidzbarskiego, Lidzbarka Warmińskiego, przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, instytucji i organizacji spotkali się podczas Wigilii. Ta wspólna uroczystość to dowód na dobrą współpracę wszystkich środowisk w powiecie i mieście. To życie jest takie coraz mniej przyjemne, coraz mniej takie radosne i myślę, że ten cel właśnie jest po to, żeby ci ludzie, to nie jest metropolia, to jest nieduża miejscowość i bardzo mi na tym zależy, żeby się spotykać, poznawać się, lubić i szanować, tak jak w życiu powinno być. W Lidzbarku Warmińskim opłatek, symbol wspólnoty i pojednania, ma znaczenie szczególne. To tu, dzięki dobrej współpracy jednostek samorządowych, udaje się realizować pomysły i projekty, które mają na celu wspólne dobro wszystkich mieszkańców. Muszą samorządy ze sobą bardzo mocno współpracować, żeby osiągać cele, które wcześniej zamierzają. Zresztą perspektywy nowe dotacji unijnej wskazują na to, nawet wymuszają dla nas, abyśmy chętnie i ściśle ze sobą współpracowali. U nas w powiecie lidzbarskim jest to nie przymus, a chęć. Na wspólnej Wigilii spotkali się przedstawiciele wielu środowisk, ale też wspólnot religijnych, bo Lidzbark Warmiński dumny jest ze swej wielokulturowości. Spotkanie wigilijne, spotkanie opłatkowe jest zawsze takim prawdziwym znakiem pojednania, w szczególności na tych terenach, gdzie historycznie patrząc, ale też i współcześnie żyją różni chrześcijanie, różnych wyznań, denominacji. Dlatego tym bardziej się cieszę, że ta tegoroczna Wigilia w starostwie z udziałem władz miasta, samorządowców, służb mundurowych i rozmaitych środowisk Lidzbarka miała tak szeroki, piękny wymiar. To spotkanie było również okazją do podsumowania mijającego roku i snucia planów na kolejny. Te wydarzenia, które były w tym roku, bardzo udany festiwal muzyki dawnej, też i nasze cykliczne wydarzenia i spotkania i wykłady zamkowe. Mamy coraz więcej gości. Mam nadzieję, że ta liczba będzie wzrastała. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć kolęd i oczywiście życzeń pięknych, radosnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv